Toksyk boi się ciebie najbardziej, gdy pokazujesz mu prawdę i odchodzisz, nie przejmując się tym. Po pierwsze, proszę cię, abyś zrozumiała, zrozumiał. Ludzie nikczemni żywią się kontrolą i uwagą. Potrzebują tego tak jak ryba wody. Bez niej są słabi i bezradni. Boją się zostać zdemaskowani. Boją się, że przejrzysz ich zachowanie i zdasz sobie sprawę, że są niepewni i mali w środku. W chwili, gdy zobaczysz goją prawdziwego i zwrócisz im uwagę, ich świat się rozpada. Ale wiesz, co ich przeraża jeszcze bardziej? Gdy się wyrywasz, gdy decydujesz, że masz już dość ich gier i odchodzisz z prawdziwą pewnością siebie. Zaczynają wówczas panikować. Boją się stracić kontrolę nad tobą, ponieważ bez niej są po prostu zwyczajni, bezsilni i nieistotni. Pokazujesz im, że nie mają kontroli nad twoim życiem, emocjami ani poczuciem własnej wartości. I oto klucz. Gdy przestajesz poświęcać im uwagę, czy to miłość, złość czy strach, odbierasz im to, czego najbardziej potrzebują. Obojętność jest twoją najpotężniejszą bronią. Toksyk boi się twojej obojętności bardziej niż czegokolwiek innego, ponieważ czyni go to bezsilnym. Kiedy przestajesz reagować i grać w jego grę, uderzasz go tam, gdzie boli najbardziej. Oto więc plan. Bądź silny, znaj swoją wartość i przetnij sznurki, których używają, aby cię kontrolować. Odejdź od ich toksycznego zachowania i skup się na większych rzeczach. Na koniec twoja siła i jasność przebiją się przez ich iluzję. Bądź potężną osobą, którą z bezsilności muszą unikać, ale której nie mogą kontrolować. To twoje życie i czas, aby przeżyć je na twoich warunkach. Teraz wyjdź i pokaż światu, że nie jesteś tylko graczem w ich grze. Jesteś odpowiedzialny za swoje życie, a oni nie mogą sobie z tym poradzić. Dasz radę na bank.